Granit 3 oficjalnie wyszło i naprawdę była to ostatnia rzecz, o jakiej spodziewałem się dowiedzieć w piątkowy wieczór. No i cóż, grę ograłem i poza tym, że nie jestem nią zachwycony, stwierdziłem także, że w sumie ciekawie byłoby coś o niej opowiedzieć. Zatem w dzisiejszym filmie zajmiemy się właśnie tą jakże dziwną produkcją. Początkowo jeszcze przed uruchomieniem gry planowałem stworzyć teorię na jej temat, no ale jak się okazało, ta gra nie ma fabuły, kompletnie. Ale jako już wielu z was chciałoby materiał o Granit 3 powstał, to stwierdziłem, że możemy zrobić coś w stylu mojego pierwszego materiału na temat Granit 2, który stworzyłem we wrześniu 2019 roku. Wiecie, coś na wzór jakichś sekretów, easter eggów i tym podobne, więc właśnie tym zajmiemy się w dzisiejszym filmie. Ten materiał będzie raczej skierowany dla młodszych odbiorców, dla osób, które jarają się takimi produkcjami, jak to ja miałem w zwyczaju jeszcze parę lat temu. I to właśnie dla was, widzowie, dedykowany jest ten odcinek. Miejmy nadzieję, że wam się spodoba. Tymczasem jeszcze nim zaczniemy ten materiał, jeżeli jesteś tutaj nowy, to zasubskrybuj proszę ten kanał, ponieważ dobijemy 70 tysięcy widzów do końca roku szkolnego, a ja gwarantuję ci, że tej decyzji z pewnością nie pożałujesz. No co, założymy się? Jeszcze nim zaczniemy, strzel tutaj kciuka w górę, próg na dziś to 1100, a tymczasem moi drodzy, ja już nie mam zamiaru więcej przedłużać, proszę rozsiądźcie się wygodnie i dajcie się ponieść kilku sekretom trzeciej odsłony z serii Granit. A zacznijmy od lore gry, czyli tego, co lubię najbardziej. W grze wcielamy się, no właśnie, nie wiadomo w kogo, jednak w mojej opinii jest to zwyczajny, przypadkowy przechodzień. Być może osoba, która zgubiła się w pobliskim lesie, na pobliskiej ulicy czy coś, być może osobie tej zepsuł się samochód, a sama wybrała się w poszukiwaniu pomocy. No cóż, mniejsza o to. Osoba ta wchodzi do pewnego ponurego domu, który w pierwszych chwilach wywołał we mnie silne skojarzenia z Nosferatu Symfonia Grozy, a dlaczego, no nie mam pojęcia. W drodze przez podwórko twoją uwagę zwraca samochód, który zdaje się być dość znajomym pojazdem. Tak, bo widzieliście go już wcześniej i to dwukrotnie, w Granit 1, w jednej z kolejnych aktualizacji, a także w dwójce, ponieważ właśnie tym pojazdem poruszała się antagonistka w intrze gry na PC. Bohater wchodzi na ganek i prawdopodobnie poszukuje właścicieli domu. W pewnej chwili udaje mu się odnaleźć jednego z nich, czy też powinienem powiedzieć, właściciel domu odnajduje potencjalnego włamywacza. Właścicielem tym jest znany z poprzedniczki dziadek, który strzela do włamywacza. Następnie budzimy się w lochach, położonych głęboko pod ziemią, a naszym zadaniem jest tradycyjnie ucieczka, na którą mamy 5 dni. Zatem budzimy się w lochach, odnajdujemy wytrych i otwieramy drzwi do naszej celi. Pozostaje nam więc już jedynie ucieczka. Za zakrętem napotykamy sąsiednią celę, w której o dziwo znajduje się szkielet i według mnie należy on do poprzedniej ofiary, której nie udało się uciec i zmarła w tych lochach. Pozostały po niej jedynie kości. Po opuszczeniu lochów poczynasz eksplorować dom. Chcesz go opuścić, jednak za zakrętem spotykasz dziadka. Całe szczęście gość nie słyszy zbyt dobrze, więc nawet nie wyczuł twojej obecności. Prędko opuszczasz pomieszczenie bocznymi drzwiami i zaczynasz eksplorować kolejne pomieszczenia, by odnaleźć coś, co pomoże ci w ucieczce. Nagle natrafiasz na babcię, która nie jest zadowolona z faktu, iż opuściłeś lochy. Próbujesz uciec, chowasz się za łóżkiem, kobieta nie znalazła cię. Prędko opuszczasz pomieszczenie, jednak ona jest sprytniejsza. Czekała na ciebie, a ty nim to ogarniesz, leżysz już nieprzytomny na podłodze. Dzień drugi, znów budzisz się w tym samym lochu z ogromnym bólem głowy. Pora stąd uciec, prawda? I w tej chwili możemy już przejść do samych easter eggów, nawiązań czy sekretów, które udało mi się znaleźć, bądź o których dowiedziałem się z innych filmów na YouTubie. Przede wszystkim zacznijmy od interesującego nawiązania do pierwszej części Granit, a raczej do jednej z aktualizacji do tej produkcji. Otóż w chwili, gdy wybierasz się na dach, możesz tam odnaleźć wronę. Tak. Wronę, czyli ptaka, który dodany został w jednej z aktualizacji do części pierwszej. W zasadzie jej obecność tutaj nie ma zbyt wielkiego znaczenia i jest jedynie całkiem interesującym nawiązaniem. A propos zwierzaków. W trakcie dnia drugiego nagle wychodzisz na zewnątrz.
Widzisz fosę. Jest podniesiona, więc raczej nie ma szans na ucieczkę. Jednak i tak zanurzasz się w pobliskiej wodzie i poszukujesz wyjścia w postaci potencjalnej dziury w murze. Jednak oj nie, nie. Te wody zamieszkuje pewien stwór. Mianowicie aligator, który okaże się być śmiertelnie niebezpiecznym przeciwnikiem. Dzień trzeci. Co do ucieczki z domu, masz już pewną koncepcję. Wiesz co i jak, wiesz gdzie iść. Jednak twój plan jest niezwykle niebezpieczny. Z tyłu głowy cały czas masz to ryzyko napotkania jednego z tych psychopatów. Wkrótce w twoje ręce wpada strzelba. Tak, wreszcie jesteś bezpieczny, ale nagle widzisz ją. Białą, wręcz przeźroczystą dziewczynę, martwym wzrokiem wpatrującą się na ciebie. Nie wiesz co robić, nie możesz oderwać od niej wzroku i nagle padasz. Budzisz się następnego dnia, dzień czwarty. Głowa boli cię niemiłosiernie. Krew spływa z twojego czoła. Nie masz pojęcia co się wydarzyło. Jak pokonać tę dziewczynę? Co zrobić, by dała ci spokój? I cóż, tutaj ponownie wyczuwam pewnego easter egga do części pierwszej. W pewnej części domu znajduje się kołyska. Z kolei w innej części domu znajduje się Miś Teddy, znany z jedynki. Wiecie już, jakie to połączenie. Po wrzuceniu misia do kołyski, Slendrina objawi się tuż obok niego i wtedy zostanie wykluczona z dalszej rozgrywki i nie będzie już sprawiać ci kłopotu. Już więcej jej nie spotkasz. Jeden problem z głowy, prawda? Cóż, twoją wizytę w pomieszczeniu usłyszał dziadek, który nagle pojawia się za twoimi plecami. Dzień piąty. Udaje ci się otworzyć bramę. Uciekasz z tego porąbanego miejsca. I tak właśnie wygląda dobre zakończenie. Zwyczajnie opuszczasz przerażającą, nawiedzoną chatę, a jej domownicy wpatrują się w twoją sylwetkę znikającą na horyzoncie. Jednak równie dobrze w trakcie biegu do bramy ktoś mógł cię zatrzymać. Mógł być to dziadek albo babcia. Dzień piąty przegrałeś, znów znalazłeś się w lochach. Budzisz się, jednak w innym miejscu. Jesteś na dachu. Przed tobą stoi dwójka przerażających ludzi. Mężczyzna jest bliżej. W ręku trzyma broń palną. Strzela do ciebie. W wyniku czego spadasz z dachu i lądujesz idealnie w paszczy aligatora. Koniec gry. Jednakże gra ta ma także swój drugi ending, w którym znajdujesz się w samochodzie. Psychopaci patrzą na ciebie przez okno, a kobieta wrzuca dynamit do środka. Umierasz. Oni chyba także. WTF. No i to już wszystkie easter eggi, które udało mi się odnaleźć. Co sądzicie? Dajcie znać w komentarzach. Mam nadzieję, że materiał wam się spodobał. Słowem końca chciałem wypowiedzieć się na temat tej gry, zdradzić wam moje zdanie na jej temat i szczerze... nie jestem zachwycony Granny 3. I chyba niewielu jest. Gra wzbudziła wręcz tragicznie niskie zainteresowanie, jak na moje oko. Na ten moment zainstalowało ją zaledwie 50 tysięcy osób, i chyba jest to dość słaby wynik, jednak sam nie za bardzo znam się na takich tematach. Co do samej gry, no nie wiem, wydaje się, że została wydana trochę pośpiesznie, niewiele jest tutaj zawartości, wydaje się to być zwyczajnie niesprawdzonym fangame'em, albo chociaż odgrzewanym kotletem, swoistym skokiem na kasę. Także gra nie dostała żadnego sensownego trailera, dosłownie nic, pojawiła się dosłownie od tak. No cóż, nie wiem, jakaś dziwna ta sytuacja jest. Mi przynajmniej gra się nie podoba i gdyby nie wy, gdyby nie dziesiątki informacji, które od was dostałem odnośnie jej premiery, prawdopodobnie nieprędko dowiedziałbym się, że ta gra w ogóle wyszła. No nie wiem, dajcie znać jakie jest wasze zdanie na ten temat. Według mnie najlepszą Granny była jedynka. Oczywiście do czasu wyjścia aktualizacji dodającej garaż, bo myślę, że ona spartaczyła tą grę i to tak zupełnie.
No nic, dajcie znać w komentarzach, co wy sądzicie i to już tyle ode mnie w dzisiejszym materiale. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Jak tak, to strzel pod nim kciuka w górę oraz subskrybuj ten kanał z dzwoneczkiem, jeżeli jesteś tutaj nowy. Dobijamy 70 tysięcy widzów do końca roku szkolnego, a próg na dziś to 1100 kciuków w górę. Miejmy nadzieję, że się uda. Tymczasem, słowem końca chciałem cię jeszcze zaprosić na mojego Instagrama, Snapchata, Twittera, a także na mój serwer Discord Kosmiczne Bagiety, gdzie to możesz popisać ze mną oraz z wieloma wspaniałymi osobami. Chciałbym też tutaj bardzo podziękować Cute Girl za wykupienie wspierającego. Ogromnie dziękuję z całego serca. A jeżeli ty chciałbyś bądź chciałabyś w jakimś stopniu wesprzeć moją pracę, to możesz wykupić wspierającego. Będę naprawdę bardzo wdzięczna, a już wkrótce specjalnie dla wspierających będą pojawiać się naprawdę interesujące rzeczy, ale póki co nic nie mogę zdradzić. Poczekajcie jeszcze jakieś 2 tygodnie, bym mógł na spokojnie przemyśleć wszystkie koncepcje. A tymczasem, moi drodzy, to byłoby już na tyle w dzisiejszym filmie. Ogromnie dziękuję za jego oglądanie. Do usłyszenia wkrótce. Mówił do was Mondar i pamiętajcie, że mimo wszystko w każdej legendzie zawsze jest ziarnko prawdy. Do usłyszenia wkrótce, trzymajcie się ciepło. Cześć.